Cześć, z tej strony ja i witajcie w kolejnym odcinku Target Destroy. Cały ten odcinek będzie poświęcony jetom. Będziecie mogli zobaczyć wszystkie najczęściej oblatywane jety w akcji. Pierwsza walka, jak widzicie, Shooting Star kontra Meteor. Strzelanie się z większych odległości przy takich prędkościach jest naprawdę trudne w te samoloty. Często brakuje właśnie odrobinki. Jak widzicie, Shooting Star bardzo ładnie się kręci. Jest to samolot, który może spokojnie nawiązać walkę z Meteorem. Oczywiście wydaje się, że jednak Meteor jest ciutkę lepszy, ale tutaj już naprawdę piloci mogą pokazać, na co ich stać i przekuć lepsze cechy swoich maszyn zwycięstwo. Tutaj już solidnie dostał kolega, no i zaczęło się kończenie. I mamy pierwsze zastrzelenie, kolejne przed wami. Ta sama bitewka, Meteorek MK3, to nie jest C-Meteor. I tutaj mamy Bearcatka, czyli samolot niesłychanie zwrotny. Takie maszyny powinno się atakować z mega speedem po to, żeby miały one trudności z wymanewrowaniem nas. I oczywiście z wyprzedzeniem zmieniajcie tor lotu. Tutaj nie dałem mu żadnych szans. No, te cztery działka naprawdę robią dobrą robotę i miło się z nich strzela. Następne ze strzelonką przed wami. Tym razem przed wami Sabre i w walce z najlepszymi maszynami MIGI 15 BIS. Nic dobrego po stronie rosyjskiej nie znajdziecie. Oczywiście ciężkie życie ma Sabre, zwłaszcza niewymaksowane. Tutaj są straszne przepaści, jeśli chodzi o silnik, o ciąg, co jest najważniejsze w jetach. Tutaj nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś nam uciekł. Na szczęście ten MiG troszkę źle manewrował, nie wykorzystał tego, że może nam odskoczyć do góry. No i zaraz nam się ładnie tutaj spali. Czas na następny samolot. Znów lecimy z Sabrem, tym razem niemieckie maszynki. Również bardzo dobre, M163, to są fajne maszynki, które mogą nam tutaj napykać sporo biedy. Zobaczcie w ogóle, jak szybko tutaj dochodzi do Hedona z takimi maszynami. Dosyć szybka tu jest zabawa i trzeba ćwiczyć refleks jak tylko można. Ok, zobaczmy, co się jeszcze działo. Tutaj mamy znów Sabra i tym razem będziecie mogli zobaczyć kolejny raz atak na MIGA 15. Zobaczcie w ogóle, jaka śmieszna sytuacja. MIG 15, który wznosi się obłędnie i ma nad tym całkowitą przewagę nad Sabrem, znajduje się 4 km pode mną, a ja mam 5,5 tysiąca. To nie jest jakaś mega odległość. To jest idealna szansa do ataku właśnie na taki samolot. Prosty, wymarzona. Zobaczcie, tutaj drugi MiG, tak samo gdzieś bardzo, bardzo nisko, na kogoś się za szybko rzucili. No i mimo, że tutaj mój samolot jeszcze ma daleko, daleko do wszystkich upgrade'ów, powolutku, z prędkością ponad 800 do tego MiGA 15 nieubłaganie się zbliża. Zobaczcie, chłopak już ma pomału panikę w oczach. Zaczyna odbijać do góry, przez co jeszcze bardziej się do niego zbliża. Takie strzelanko teraz, o zobaczcie, troszkę dostał. To są MIGi, one są, o, patrzcie, ile teraz to oberwał. Ruskie, pancerne maszynki. Ale pomału chłopak właśnie wykonał manewr, na który czekałem. MIGi się gorzej kręcą od Sabrów, dlatego powinien kontynuować ucieczkę w górę. Tym bardziej, że dużo dingowało, miał szansę jakoś uciec. Albo ostro w dół i robić beczki ze mną. Nie zrobił tego. Zobaczcie zresztą, jak długo się pali. To jest naprawdę twardy samolot, on się rozlatuje. Cały czas tutaj leciałem koło niego, bo nie wiedziałem, czy czasem
nie stanie się taka sytuacja, że po prostu zgaśnie i poleci sobie dalej. No, na szczęście w tym wypadku nie miało to miejsca. Pamiętajcie, rosyjskie samoloty najczęściej się gaszą, więc lepiej wpakować w nie więcej, żeby mieć pewność, że spadną. A tutaj już mamy Me-262. O ile pamiętam, ja też się za niego wezmę. Zaraz zobaczymy. No przede wszystkim nasz samolocik. Tutaj ładnie ściął kąt. Nasz samolocik powinien bazować na speedzie. No, to są bardzo, bardzo szybkie samoloty. I no tutaj na przykład takie manewry, właśnie zejście w dół, żeby nabrać prędkości, i potem delikatne podążanie za celem, jak najbardziej często się opłaca. Zobaczcie, to Me-262 pomału się do nas zbliża, nieubłaganie. A chłopak, kurczę, nie stara się w ogóle odskoczyć, jak widzicie. Kręci się do mnie, przez co ta odległość nie jest coraz mniejsza. Teraz strasznie się wystalował. W ogóle ma taką sytuację, że zobaczcie, ile osób mu siedzi na ogonie. Zobaczcie, jak ciężko się wstrzelić w ogóle w takie samoloty. No teraz akurat ta prędkość to już jest mała, ale jak jest naprawdę konkretna, to tylko najlepsi potrafią obliczyć sobie tor lotu pocisku, żeby właśnie trafić w taką maszynkę. No, na jetach można się nauczyć strzelać, to całkiem nieźle. No i oczywiście pamiętajcie, że jety to już przeciążenia, tu są tak masakryczne, są takie prędkości, takie kąty, że jeśli nie chcecie co chwila tracić pilota, no to, moi drodzy, musicie ładować grubo, grubo tą umiejętność. Zobaczcie, teraz pełny wygar, ale również ta maszyna jest całkiem konkretna. Odciąłem mu ogon, jak widzicie, nie ma ogona, powinien być zestrzelony. Nie wiem, czemu mi go nie zaliczyło jako zestrzelenie. A najśmieszniejsze jest jeszcze tutaj to, że ktoś mi go ukradł. No tak więc, no, podwójna frajda. Szkoda, bo dosyć fajnie chłopak uciekał i się bronił, mimo że tutaj walczył z kilkoma maszynami. No ale trudno. Okej, zobaczmy następne maszynki, jakie tutaj atakowałem. Tym razem lecę tutaj sobie Sea Meteorem. Odblokowałem u niego bodajże skrzydełka już w tej bitwie, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, no, lata się naprawdę rewelacyjnie tym samolotem. Oczywiście musiał się tutaj mierzyć z nowymi samolotami amerykańskimi, które są właśnie znacznie szybsze od niego. Tutaj zobaczcie ten Mustang, nie wiem, co on tutaj robił, a przez pomyłkę wszedł. Tutaj właśnie możecie zobaczyć, co daje fajne strzelanie z wyprzedzeniem. Dosyć ładnie byłem ścięty, ale umówmy się, że nie był to jakiś pilot najwyższych lotów, po prostu przy okazji go zdjąłem. Tutaj będzie jeszcze w tej bitwie fajniejsza walka, którą właśnie za chwilę wam pokażę. Ogólnie cała ta bitwa była bardzo, bardzo fajna. Tutaj grube kilkanaście minut takiej konkretnej walki, uciekania się działo. No, chociażby ten pan właśnie, to bardzo fajna maszynka, bardzo groźna, o którą trzeba uważać. Zobaczcie, ile tutaj musiało być przejść, zmian celów, właśnie ostrzału. No, naprawdę sporo się działo w tej bitwie. Takie manewrowanie właśnie w stylu leciutko w dół, leciutko w górę. Jak ktoś ma mało amunicji, jest naprawdę uciążliwe do wcelowania dla większości pilotów. Można ten manewr z powodzeniem stosować. No i tutaj oczywiście bitwa skończyła się naszą wygraną, ale naprawdę te nowe amerykańskie samoloty, myślę, że będą groźnymi przeciwnikami dla Sea Meteorów i dadzą Amerykanom właśnie potrzebne wsparcie na tych tierach. I dobrze, będzie przynajmniej walka bardziej wyrównana, a nie taka szybka klatka do jednej brameczki. Ok, czas na następne zestrzelenia. Na zakończenie znów Sea Meteor, tym razem na samoloty japońskie, i wyjątkowo fajna bitwa, bo tylu hedonistów, co miałem tutaj, to naprawdę już dawno, dawno nie widziałem.
Po prostu każdy chciał iść z tym Simeteorem na Heda. No cóż, jest to też jakaś opcja. Bacie, kurczę, jaki problem ja z trafieniem tego gościa tutaj, no po prostu kilka pocisków teraz wpadło, ale na radarze już się zaczynała jakaś kropeczka pomału pojawiać i stwierdziłem, że długo tak do tego gościa nie pociągnę. Zresztą, jak widzicie, ktoś mi go szybko zdjął. Powinienem pociągnąć mocniej na samym początku, tego nie zrobiłem i chłopak się uratował, przynajmniej przez chwilę. Zobaczcie, znowu, to jest pierwszy hedonista, jaki ładnie sobie na mnie idzie. Tam był drugi, który był lekko widoczny. Tutaj zobaczcie, kolejnych dwóch, tego już musiałem próbować ściąć, co się udało. Przed tamtym jakoś się uciekło, a to jest czterech w takim krótkim odstępie czasu, ten jest piąty. Po prostu istna masakra, to co się tutaj działo. Wszyscy naraz się tak rzucają. No, coś dziwnego, raczej mało spotykane ostatnio. A jednak się zdarza, tak więc trzeba uważać. No, to co się da, musicie wyminąć. A resztę po prostu no, trzeba albo odstraszyć ogniem. Zobaczcie, kolejny koleś znów już tutaj próbował. Jakbym poszedł w górę, myślę, żeby chętny był, bo ma przecież 30, to czemu nie? No i taka to jest właśnie zabawa z Japończykami w tym wypadku. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Były same dżyciki i mam nadzieję, że zastrzeżenia były godne waszej uwagi. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Na razie.